Witaj. Chciałbym przedstawić Ci najszybszy sposób na odszyfrowywanie haszy MD5. Skoro oglądasz ten film, zapewne wiesz, czym owe hasze są i nie trzeba Ci tego tłumaczyć. Przejdźmy więc do sedna sprawy. To, czego będziemy potrzebowali, to oczywiście odpowiedni hasz. Skorzystajmy z pierwszego lepszego generatora online. Za nasze hasło posłuży nam string QDA660. Kopiujemy wygenerowany hasz. Drugą niezbędną rzeczą jest sam program do deszyfrowania. Link znajdziesz w opisie. Pobieramy odpowiednią wersję. Rozpakowujemy ją na pulpit. Otwieramy za pomocą notatnika plik konfiguracyjny i wklejamy tutaj nasz hasz. Teraz ustalamy charset, czyli zestaw znaków, który będzie używany do deszyfrowania hasła. Możemy tych użyć cyfr, małych liter, wielkich liter i znaków specjalnych. Załóżmy, że widzieliśmy, jak ktoś wpisywał swoje hasło i wiemy, że są to tylko duże litery i cyfry. Dlatego też w pliku konfiguracyjnym zostawiamy tylko 0 i duże A. Zapisujemy nasz plik i uruchamiamy program. Rozszyfrowywanie siedmioznakowego hasła na popularnej karcie NVIDIA GeForce 660 i równie popularnym procesorze Intel Core i5-3570K trwa około 45 sekund. Jednak program może je znaleźć o wiele szybciej, ponieważ korzysta z metody brute force. Kiedy hasło zostanie znalezione, program automatycznie się zamyka i zapisuje w pliku save nasze hasło. Otwieramy go za pomocą notatnika i już widzimy, że program odnalazł hasło QDA660. To wszystko, dziękuję za uwagę. W komentarzu możesz zamieścić model swojej karty graficznej i procesora oraz napisać, ile megahaszy jest w stanie odszyfrować w ciągu jednej sekundy.